Siemano, ziomeczki. No niestety przyszedł ten czas, kiedy trzeba wymienić olej w aucie i filtry. I teraz wam pokażę, w jaki sposób ja to robię. Jeśli robię coś nie tak, to napiszcie w komentarzach. Zaczynam motyw od takiej płukanki do silnika. Pierwszy raz to, szczerze powiem, będę robił, ale od znajomych się dowiedziałem, że warto coś takiego przed wymianą zrobić. Tutaj jest, nie wiem ile tego jest, 400 ml, trochę mało jak na mój silnik. Możecie sobie zrobić stop klatkę i przeczytać sposób użycia i tak dalej. Powinienem tutaj dać no 600, 800 nawet. Wlewa się to bezpośrednio do starego oleju, do koreczka. Za chwilę sobie to wlejemy. Oczywiście wpierw to trzeba dokładnie wymieszać i tak jak tutaj pisze, 10 do 15 minut musi sobie ten preparat popracować w silniku, na pracującym oczywiście silniku, więc ekolodzy niestety mogą mieć z tym problem. I za chwilę pokażę wam, co dalej. Dobra, tutaj ten preparacik już skapuje sobie do silniczka, a olej, na który będę wymieniał, to jest 5W30 i Mobil Super 3000. No to jest niby long life, ale ja i tak wymieniam oleje co 15 tysięcy. Tutaj są filtry powietrza, filtry oleju, tylko że znajomy mi dał parę, bo znaczy dokładnie dwa filtry oleju, bo nie wiedział dokładnie, który mi tu idzie, więc mi dał dwa. Filtr paliwa, taka pucha, jakby ktoś chciał symbol, i filtr kabinowy tam z jakimś węglem, tak, z węglem. Jak chcecie, no nie wiem, podobno te są jakieś tam na pierwszy montaż, te filtry i tak dalej. A czy to prawda, czy nie, piszcie w komentarzach, może coś będziecie wiedzieć więcej ode mnie. Także tyle. No i niestety muszę zapuścić silnik na 10 do 15 minut, oczywiście w garażu u siebie, żeby to popracowało. Teraz tak, jak już odkręcicie sobie płytę pod silnikiem, to tutaj z przodu jest taki imbusik dyszka i tu mamy miskę olejową. Ja akurat jestem w tej dobrej sytuacji, że mam Allroada, no i podniosłem sobie go maksymalnie do góry i mam fajny, bardzo wysoki prześwit, więcej niż w zwykłych takich A6-kach. No jest to wygodne, nie powiem. Także odkręcamy sobie ten koreczek. Ja zawsze wpierw odkręcam ten korek, żeby olej zlatywał i co, i sobie dopiero wtedy filtry tutaj zaczynam wymieniać. No, ja sobie tutaj koreczek odkręciłem od oleju. Tam już zlewa się olej do miski. W międzyczasie bierzemy sobie kluczyk, taki malutki 32, i odkręcamy. No, tylko najlepiej to dwoma łapkami. I odkręcamy tutaj filtr oleju. Tu mamy filtr oleju, z tego co widzę. Tu mamy filtr paliwa na takie zatrzaski. Wydaje mi się, że będzie dość łatwo go wymienić. Ja sobie jeszcze stan
płynu chłodniczego sprawdzę i oczywiście płyn wspomagania. No, jak widać, ja jestem na etapie wyciągnięcia tutaj filtra powietrza. Tu jest fajny dostęp do wymiany świateł, gdyby ktoś chciał. Jak mam już to zdemontowane i mam tu mega dużo miejsca, to sobie od razu też dopadnę się tutaj do tego filtra paliwa. I teraz tak, żeby ściągnąć filtr powietrza, to trzeba tak, tutaj ściągnąć, znaczy odkręcić te dwa torksy, ściągnąć tą rurkę, co tu jest. Na pewno musicie tą rurkę też ściągnąć w całości i tą górę, to jest chyba przepływka, i tą przepływkę musicie ściągnąć tak samo z filtra, bo cały filtr musicie i tak wyciągnąć na stół. On jest taki, szczerze powiem, pierwszy raz się z takim filtrem spotykam, strasznie dziwnym, strasznie dużym. Pierwszy raz wymieniam w tym aucie. I trzeba odkręcić tutaj te dwie śruby. Tu jedną, tu drugą. To są takie zwykłe krzyżaczki. Ale niestety trzeba je odkręcić. No i filtr jest kuźwa wielki jak stodoła. Tu jest jakiś oryginalny Bosch. Ja na tego Hengsta zmieniam. Wydaje mi się, że też w miarę spoko powinien być. Także tak, już sobie płyn chłodniczy dolałem. Za chwilkę jeszcze ten zbiorniczek odkręcę. Tutaj filtr oleju jest wyciągnięty. Korek jest otworzony. Filtr powietrza jest wyciągnięty. Cały filtr paliwa za chwilę. No i w międzyczasie cały czas mi się tam olej zlewa. Mam tutaj, obstawiam, że wy w tych swoich 3-litrowych dieselkach też tak macie. Jest taka magiczna klapka. O. Podciśnieniowa, która jest sterowana z tego wężyka. A to summa summarum, to wszystko jest sterowane tutaj takim zaworkiem. O. I tym wężykiem podciśnieniowym. I warto byłoby, że jak to będziecie mieć wyciągnięte, to sobie wciągnąć tu powietrza i powinno bez większych oporów wam się to otworzyć. Jak się wam otworzy, zamknąć sobie palcem, poczekać chwilę i zobaczyć, czy się nie popuści. Jeśli jest wszystko ok, to znaczy, że ten buzzer bajer, który to otwiera, podciśnieniowo, macie wszystko ok. No, to się tak dużo nie otwiera akurat. I że to macie wszystko ok. Także tyle. I wytłumaczcie mi, po co to jest ta gąbka. Co to robi? Nie bardzo wiem. Tam nie ma żadnych dziur od tamtej strony. Ani nic takiego. Nie wiem, co ta gąbka robi, kurde. Napiszcie w komentarzach, jak wiecie, od czego jest ta magiczna gąbeczka. Ja to oczywiście też sobie wyciągnę, wytrzepę sobie, ile to tu w ogóle oryginalnie jest. Ale wygląda na oryginał. Wyczepię sobie to i tyle. No i oczywiście nie powrzucajcie sobie tutaj do środka tego piachu, jak tu będziecie coś robić. Uważajcie na to w miarę. Wam, że nie ma lipy. Dostałem tu chyba jakiś smar, kuźwa, w tym filtrze powietrza i instrukcja obsługi. Kuwa wielką jak księga normalnie jakaś. Patrzcie, jakieś tu pościąganie, otworzenie, ble, 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 pościąganie, wyciągnięcie filtra, przesmarowanie tutaj jednej rzeczy, drugiej, trzeciej, pomontowanie, tu jakieś zaczepy czy coś. Ja pierdykam. Spotkaliście się z czymś takim? 2.7 TDI, 3.0 TDI. I A6, 2.4, 3.2 FSI i 4.2. Ja pierdziule. Dobra, biorę się za to. Masakra jakaś. No to tak, jak widzicie, wszystko już jest powymieniane. Filtr powietrza wymieniłem. Filtr paliwa wymieniłem. Filtr
oleju też wymieniłem, zalałem sobie silnik olejem. Ten filtr paliwa przelałem jeszcze stare paliwo, ale z tego co widziałem po tej rurce, to i tak zaciągnął dużo powietrza i miał problemy dwa razy z odpaleniem. Teraz już spoko. A jakbyście chcieli wiedzieć, ile mi weszło oleju, to cała piątka jedna plus tutaj 3 litry. W sumie 8 litrów oleju mi weszło. Z czego ja wymieniam olej w ten sposób, że spuszczam olej na początku i on przez wszystkie wymiany tych filtrów, dolenie płynów i tak dalej, rozkręcenie, on sobie kapie i dopiero później jest, że tak powiem, wlewany. Także mi poszła na to 8 i teraz jest prawie na maksa. Oczywiście trzeba ze 2-3 razy odpalić silnik, żeby sobie olej popracował, trafił tutaj do filtra i tak dalej, i tak dalej. Także coś takiego. No oczywiście zakręcamy korek, zakładamy płytę. Ja jeszcze filtr kabinowy muszę wymienić i w sumie byłoby na tyle. No i oczywiście kasowanie inspekcji w komputerze.